osoby. Witam Państwa serdecznie w Fundacji Batorego na uroczystości wręczenia nagrody imienia Beaty Pawlak. Nagroda ma tragiczny rodowód, bo Beata, dziennikarka i pisarka, fundatorka i patronka nagrody, zginęła w zamachu terrorystycznym na Bali. W testamencie, który sporządziła przed wyjazdem w tę swoją, jak się okazało, ostatnią podróż, wyraziła takie pragnienie, aby powstała nagroda za publikacje promujące dialog pomiędzy kulturami. Na ten cel przeznaczyła wszystkie pozostawione fundusze. Rodzina Beaty przekazała zarządzanie tymi funduszami oraz organizowanie nagrody Fundacji Batorego, za co serdecznie dziękujemy. Dzisiaj spotykamy się po raz 12. Kto zostanie laureatem lub laureatką, to z tym pytaniem zwracam się do przewodniczącego nagrody, przewodniczącego kapituły, pana Adama Szostkiewicza. Jeszcze jedna uwaga i przeprosiny pani Joanna Szczepkowska, która zawsze, co roku uczestniczyła w naszych spotkaniach. Dzisiaj nie może wziąć udziału, jest chora. Bardzo prosiła o przekazanie przeprosin. Oddaję głos Adamowi, naszemu przewodniczącemu. Dziękuję, dziękuję bardzo. Ja oczywiście jeszcze trochę się pobawię w tego mini Hitchcocka i jeszcze przez sekundę Państwa będę trzymał w napięciu co do tego pytania, kogo ostatecznie nasza wysoka kapituła uznała za laureatów tegorocznej edycji, jak to teraz się modnie mówi, nagrody imienia Beaty. Zwykle mamy taki zwyczaj, żeby powiedzieć, przypomnieć parę słów o samej Beacie, o patronce tej nagrody. I wydawałoby się, cóż bardziej banalnego, no co roku, cóż można nowego dodać o osobie, która miała swoje miejsce w dziennikarstwie, nawet w literaturze, ale już jej nie ma i wobec tego już nic nowego do tego rozdziału w tym sensie nie da się dopisać. A jednak za każdym razem, kiedy ogłaszamy wyniki nagrody, dzieje się to w jakimś kontekście, jak to się mówi. Tak się składa, że trudno nie zauważyć, że czasami, tak jak w tym roku w moim odczuciu i chyba w odczuciu kapituły, ten kontekst jest jakoś wyjątkowo dramatyczny. To jest nagroda dialogowa, a świat odchodzi na całego od dialogu, od idei dialogu, rozmowy pomiędzy kulturami, pomiędzy religiami, pomiędzy cywilizacjami, wszystko jedno jak to nazwiemy. I wtedy ciśnie się na usta takie proste pytanie, a co by na to powiedziała, jakby to odebrała, co by napisała Beata z jej przesłaniem, z jej optymistyczną wiarą, że ten dialog mimo wszystko jest możliwy. Oczywiście ja nie znam tej odpowiedzi, nikt z nas nie zna. A tak kto wie, no może ona tam w jakiś sposób da nam zaraz do zrozumienia, co ona o tym myśli. W każdym razie bardzo się cieszę, ja sam i myślę, że mogę to powiedzieć w imieniu kapituły, że przez tyle lat Państwo do nas przychodzicie na wręczenie tej nagrody, że przez tyle lat rodzina stawia się na wręczenie tej nagrody i że przez tyle lat fundacja od strony technicznej, organizacyjnej, często też merytorycznej, nam pomaga. Towarzyszymy dzięki temu polskiemu światu literackiemu, dziennikarskiemu już przez tyle lat. Chciałbym teraz przypomnieć, kogośmy w tym roku, jak to się teraz brzydko właściwie mówi, ale no już tak się w tej nowomowie naszej przyjęło, nominowali te nagrody. Otóż z taką prośbą jeszcze, że jeśli nominowani są na tej sali, to bardzo prosimy, my kapituła, żeby się po prostu pokazali, zwłaszcza, że pod koniec też będą mieli swój udział w tej uroczystości tak intelektualnej. W
Więc nominowaliśmy Aleksandrę Gumowską za książkę Seks, Betel i Czary. Życie seksualne. Sto lat później. Dlaczego 100 lat później, to w tym gronie chyba nie muszę wyjaśniać. Dziwny tytuł był, ktoś powiedział dzisiaj. Nie? Mateusza Janiszewskiego za Dom nad rzeką Loes. Michała Książka za Jakuck, słowa, słowi miejsca. Adama Lacha za album Stigma. I tu się moja lista urywa. Nie widzę. Nie widzę po drugiej stronie. Właśnie. Przeraziłem się, że o czymś nie wiem. Że nastąpiły jakieś cenzorskie posunięcia w tak zwanym międzyczasie. Oraz jeszcze dwie książki Małgorzaty Reimer, Bukareszt, Kurz i krew. I pan będzie ją zastępował w dyskusji. No nie wiem. No, taka jest umowa dżentelmeńska oczywiście, niech się pan nie stresuje. Nie musi pan. I wreszcie pani Ela Sidi za Izrael oswojony. Ja jej nie widzę, ale może... Nie ma jej. No właśnie, po prostu no, to jednak jest już pewien wysiłek także finansowy. Więc rozumiemy, żałujemy. Taka jest lista nominowanych. I teraz ze swojej strony krytyk literacki Roman Kurkiewicz nam przedstawi swój taki subiektywny, jakżeby inaczej, obraz tych książek, o których mówimy. Potem będzie ogłoszenie werdyktu i krótka ceremonia wręczenia nagrody, a na koniec kład intelektualny, czyli dyskusja o tym, o czym mówiliśmy na samym początku i czy możliwy jest dialog w czasie antydialogowym. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W jakimś sensie już tradycyjnie przypada mi ta przyjemność przeczytania wszystkich nominowanych książek, zanim Państwo to zrobicie, ale tym bardziej się cieszę, że to jest przed Wami. Kapituła w tym roku powiększyła ilość nominowanych książek o jedną, co bardzo doceniam, dziękuję. Dzięki temu wiem więcej o świecie. Postaram się bardzo krótko o każdej z tych nominowanych książek coś powiedzieć. To jest oczywiście nie żadna krytyczna literacka opowieść, ale wrażenia czytelnika, który literaturę faktu i reportaż czyta z fascynacją od lat nieprzemijającą. I może zacznę od książek dwóch autorek nieobecnych na sali. Małgorzata Reimer napisała książkę Bukareszt, Kurz i krew. Wydawnictwo Czarne opublikowało tę książkę. Małgorzata Reimer w jakimś sensie zafascynowała się Bukaresztem i udała się tam w taką podróż osobistą i historyczną. Tropi takie jakby takie naznaczenie czy piętno tego miasta, jakim jest Bukareszt, ale oczywiście to nie jest tylko miasto. Zarówno jeśli chodzi o taką pozostałość pokomunistyczną po Czałszewsku, kiedy bohaterem tej książki staje się słynny Dom Ludowy, czyli jeden z największych po Pentagonie budynków użyteczności publicznej, jeśli można użyć takiego słowa, bo mu się niczego się jeszcze nie przydał. Tropi takie zjawiska, które odcisnęły się na świadomości, na życiu tysięcy kobiet w Rumunii, czyli kwestie aborcji. To w ogóle jest książka, która zmaga się z takim
postkomunistycznym, wynaturzonym jakimś krajobrazem, który zresztą Małgorzata Reimer kocha. Kocha taki brud, kocha taką nieoczywistość, kocha rzeczy, na które normalnie właściwie nie zwracamy uwagi. Ona właściwie zafascynowana jest Bukaresztem, odkrywa go dla siebie na nowo i czytając, i rozmawiając, i próbując sobie na nowo opowiedzieć historię, która po tych 25 latach już okazuje się, że nie jest wcale taka oczywista, jednowymiarowa, a osoby, które napotyka w swojej drodze, które ten Bukareszt znają lepiej, żyją tam, są po prostu stamtąd, też snują opowieść, która jest absolutnie wielowymiarowa i niejednoznaczna. I jest to książka niezwykła, która z jednej strony zostawia nas z takim wrażeniem, że poznajemy tę opowieść o tym świecie współczesnej Rumunii w sposób niezwykły. Z drugiej strony nie kończymy lektury z taką świadomością, że znamy opowieść jedyną i prawdziwą. Książka bardzo literacka. Wcześniej Małgorzata Reimer napisała opowieść o Grochowie warszawskim i w wielu miejscach można zobaczyć, że ta fascynacja pewnego typu estetyką, pewnym podejściem do świata jest obecna w tym wszystkim, co ona pisze. Czyli Małgorzata Reimer o Bukareszcie. Małgorzata Reimer, pisząc tę książkę, uniknęła zagryzienia przez psy na ulicach Bukaresztu, gdzie tych psów jest, jak się szacuje, nawet 200 tysięcy bezdomnych. Ale jak człowiek, który ją ocalił, powiedział, to tylko dlatego, że pani jechała na rowerze, bo gdyby pani normalnie spokojnie szła, to nic by od pani nie chciało, więc przeżyła. Pani Ella Seedy napisała książkę pod tytułem Izrael oswojony, którą wydało wydawnictwo Muza. I to z kolei jest opowieść o Izraelu przez taką absolutnie osobistą perspektywę. Pani Ella Elżbieta Seedy, ale słowo Elżbieta było trudne do opisania, do zapisania przez Izraelczyków, kiedy to było konieczne, więc skrócono jej to imię. Zresztą przez jakiś czas uchodziła tam za mężczyznę, ponieważ napisano, że ma na imię Elżbietę. Co się skończyło tym, że w jakimś momencie dostała wyrównanie finansowe, bo kobiety dostają pewnego typu dodatki za to, że są kobietami i pracują. Jest to dla niej, jest to opowieść o historii bardzo osobistej, ponieważ pani Ella Seedy wyszła za mąż za Izraelczyka, który pochodził z Brazylii. Tam też urodziła się jej córka. I właściwie ta opowieść jest taką opowieścią osoby, która pozostaje z zewnątrz społeczności izraelskiej, ponieważ nie jest Żydówką, ani nie decyduje się na dokonanie takiego przejścia na wiarę, na judaizm w jakiejkolwiek formie. Czyli właściwie zostaje taką gojką, tak się zresztą nazywa, bo przez lata prowadziła taki blog Gojka w Izraelu. Ta książka jest opowieścią o tym, jak właśnie też taka osoba, której przynależność do społeczności, bo nie mówię, że do narodu, to jest niemożliwe, próbuje zorientować się, jak wygląda to życie. To jest perspektywa o tyle ciekawa, że będąc w jakimś sensie na obrzeżach tej społeczności, ona sama zauważa też inne grupy, wśród nich również Żydów, którzy są też na podobnych obrzeżach, jak na przykład Żydzi pochodzący z Afryki, czy w ogóle sefardyjscy Żydzi. Można powiedzieć, że jej wiedza na temat tego, co można zobaczyć i jak przez to, jak się ogląda zachowania ludzkie, sposób ubrania w takich bardzo szczegółowych rozwiązaniach jest gigantyczna. Ten pejzaż na przykład, który ona, pejzaż takiej wymieszanej religijności żydowskiej w Izraelu jest pasjonujący, kiedy ona po
kolorze skarpetek mężczyzn szabat wie, jaka to jest grupa religijna i dlaczego oraz czy to są zamężni mężczyźni, czy nie. To jest fascynujące. Właściwie jest tak, że cała ta książka jest taką opowieścią z jednej strony o próbie poczucia się jak u siebie, z drugiej strony niemożności takiego poczucia, z trzeciej strony takiej nieukrywanej i ewidentnej sympatii dla tego, co w Izraelu ją spotyka i ten Izrael, który ona zna, ewidentnie ją fascynuje, podziwia go. Aczkolwiek jest, jak już mówiłem, na obrzeżach tego świata. Tak. Może teraz jeszcze powiem parę słów o książce pana Michała Książka, o Jakucku. Książka, która tutaj w tak zwanym blurbie, czyli w tych krótkich tekstach na okładce została pochwalona przez Mariusza Wilkasz i autora, który właściwie jest takim naszym dyżurnym opowiadaczem o Rosji współczesnej, mieszka tam. I tutaj z ust Michała, z ust Mariusza Wilka autor otrzymał taką pochwałę, że opisy zimna, których pan Michał Książek dokonał, nie mają sobie równych w literaturze polskiej. Właściwie można powiedzieć, że w jakimś sensie rzeczywiście mróz, śnieg, lód, zamarznięte mgły są w jakimś sensie tą scenografią, a właściwie być może jednym z głównych bohaterów tej książek, bo zarówno opowieść taka historyczna, jak i opowieść, którą jest przygoda w tropieniu śladów polskich badaczy, którzy Jakuckiem, Jakucją się zajmowali, jest jak gdyby cały czas w tym takim zamrożeniu gdzieś zanurzona. Książka jest niezwykle erudycyjna, wielowątkowa. Można powiedzieć, że to jest ten typ reportażu, który zbudowany jest z wielu gatunków reportażu równocześnie. Czyli te narracje się zmieniają, bo mamy tam zarówno reportażowe obrazki, mamy też jak gdyby taką opowieść o historii tych polskich badaczy, którzy tam się zasłużyli. Mamy też opowieść o historii. Mamy też opowieść taką o w ogóle przygodzie tego dziwnego miejsca, gdzieś tam leżącego przez ponad pół roku zamarzniętą Leną, rzeką Leną. Rzeczywiście jest to niezwykła opowieść. Z kolei właściwie jak się czyta te wszystkie książki w stosunkowo nieodległym czasie, a kilka z nich właśnie tak czytałem w ostatnich dniach, to z jednej strony trochę się kręci w głowie, a z drugiej strony człowiek przemierza światy z kompletnie odległych stref klimatycznych, właściwie z tego kilkudziesięciostopniowego mrozu w Jakucku wpadamy w kompletnie inne klimaty, zarówno jeśli chodzi o intensywność życia, jak i temperaturę. Pani Aleksandra Gumowska napisała książkę Seks, Betel i Czary, czyli udała się w tą podróż śladem Bronisława Malinowskiego na wyspy Propaganda. To jest podróż też niezwykła, bo ona to jest podróż, w której docieramy na te wyspy opisane przez Malinowskiego, te miejsca właściwie, gdzie on był. I to jest opowieść o tym, z jednej strony porównawcza, ale z drugiej strony myślę, że jest to, że jakby ta opowieść ma taki zamysł narracyjny. Natomiast jest opowieścią dzisiejszą, ci bohaterowie dzisiejsi są ważni i w tej opowieści się bronią. Jest to też dziwne miejsce, bo jakoś radykalnie odległe od świata, czy od światu, które znamy. Z drugiej strony jest to takie miejsce na Ziemi, które ciągle jest przez kogoś badane i opisywane, co weszło już do tamtejszej kultury i stosunek mieszkających tam ludzi do tych
opisujących ich przybyszów, jak gdyby jest czymś naturalnym w tamtej kulturze. Nie będę zdradzał wątków i odkryć autorki, które się wiążą z tym, czy jak Malinowski na to patrzył, chociaż są tam niezwykłe odkrycia, też związane z publikacją jego dzienników, które potrafią zaskoczyć, delikatnie mówiąc, burząc cokolwiek legendę tego zasłużonego dla uznania wielokulturowości świata naukowca. Książka jest bardzo, bardzo osobista, w jakimś sensie można powiedzieć też jest takim reportażem, który opowiada taką intymną i subtelną opowieść o tym, dlaczego tam pojechał Malinowski, dlaczego właściwie do dzisiaj ludzie związani z kręgiem kultury europejskiej się udają. Książka pana Mateusza Janiszewskiego pod tytułem Dom nad rzeką Loes, wydana przez wydawnictwo Czarne również, jest opowieścią o Timorze Wschodnim. Jest opowieścią z jednej strony, dzisiaj jak ją czytamy, no to jest opowieścią oczywiście literacką i reporterską, ale jest też zapisem doświadczenia, które było udziałem autora, które jest również doświadczeniem bycia lekarzem w tym miejscu, zapomnianym właściwie przez wszystkich, aczkolwiek miejscem, w którym życie przejawiające się bardzo często w formie takiej radykalnej, wszechobecnej przemocy toczy się w najlepsze. Chociaż książka jest opisana w takich dwóch odsłonach. Pierwszy pobyt był dłuższy, kolejny po kilku latach i już widać jakąś niezwykłą zmianę. Ta książka jest zachwycająca również przez taki wybór formy. Autor zdecydował się na pisanie takimi małymi fragmentami, krótkimi jak gdyby mini reportażami. Pozwala to budować opowieść, która nie jest w taki, powiedziałbym, szkolarski sposób uporządkowana, chronologiczna. Jak sam autor twierdzi, być może nie wszyscy bohaterowie rozpoznaliby się w historiach, które on opisuje, ale książka nie jest fabularna. Książka opowiada o tajemnicy, opowiada o przemocy, opowiada o pewnym typie beznadziejności takiego miejsca, które właściwie zostało przez ten nasz świat wykorzystany. Tutaj no, Timor był kolonią portugalską. Którzy to Portugalczycy dokonali tam aktów takiej eksploracji i zniszczenia. Potem historia związków czy następstwa i związku z Indonezją, też często bardzo brutalnych, wojennych historii. I w tym też się pojawiają te postacie, z którymi pan Mateusz Janiszewski pracuje. Lekarzy, którzy przyjeżdżają tam i zostają i właściwie są takimi samotnymi wyspami jakiejś pomocy. Myślę, że w tej książce to co bardzo ważne i niezwykle cenne, to jest pojawiająca się też taka refleksja czy pytania o tą relację naszego świata, tego świata kultury europejskiej czy chrześcijańskiej, za to, co w takich miejscach jak Timor Wschodni dzisiaj się dzieje i czym te miejsca są. I te pojedyncze osoby, które tam się pojawiają, żeby w jakimś sensie pomóc, to jest opowieść niebezkrytyczna. Jakby to jest też próba prześwietlenia takich własnych motywacji, które sprawiają, że tam się jedzie. Myślę, że bardzo dobrze, że ta książka się ukazała i to jest jednak też zawsze niezwykły walor, kiedy pisze ktoś książkę, kto nie jest tylko osobą piszącą po prostu. W tym wypadku jest też lekarzem. Okej. Okay. I ostatnia książka, której forma jest chyba cokolwiek odbiegającą od tych tradycyjnych, bo właściwie jest
mając swój taki aspekt czy element literackości i opisu, jest jednak przede wszystkim prezentacją fotografii, czy jest takim rozbudowanym fotoreportażem o społeczności z jednej strony nieznanej przez nas, egzotycznej, mówiącej innym językiem, wydawałoby się odległej, chociaż mieszkającej czy budującej wśród nas, czyli to jest opowieść o Romach, którzy w Polsce są. To są najczęściej Romowie czy Cyganie rumuńscy często. I ta ich opowieść, te zdjęcia, to są zdjęcia dotyczące takiej społeczności, która głównie, wydaje mi się, że głównie mieszka we Wrocławiu i tam próbuje swoje życie na nowo zbudować i po prostu żyć. Myślę, że to jest niezwykła opowieść, dlatego że w ogóle dzisiaj ta tematyka migrantów romskich, imigrantek gdzieś się pojawia w debacie publicznej, przeważnie jako jakiś kłopot, jako wyzwanie. Myślę, że bardzo, bardzo ważne jest to, że te zdjęcia udało się zrobić, że ta historia na przykład we Wrocławiu, ona się jakoś toczy powoli i pozytywnie. I że być może to jest też postawienie sobie takich pytań o to, jak Polska czy Europa musi sobie poradzić w jakimś sensie z tymi ludźmi, którzy właściwie są nie ujęci w żadne statystyki, dlatego że ci Romowie i Romki rumuńscy właściwie nie wiadomo, kim są według polskiego prawa, ponieważ oni są obywatelami Unii Europejskiej, więc mają właściwie wszystkie prawa, które mają obywatele Unii. Równocześnie, ponieważ dotyka ich skrajne wykluczenie związane z ubóstwem i biedą, oni właściwie nie istnieją w myśl polskich przepisów, ponieważ nie dokonują procedur, nie rejestrują swojego pobytu. Oczywiście, jak ktoś ich pyta, przedstawiciele władzy dla nich zawsze są przedstawicielami władzy opresyjnej, nawet jeśli to są ludzie, którzy usiłują im pomóc, no to oni mówią, że są turystami, którymi nie są, o czym oczywiście urzędnicy doskonale wiedzą, że nie są, ale tak jest wygodnie. Te zdjęcia pokazują i te krótkie opisy, które się pojawiły w tej książce pana Adama Lacha, bo udało mi się tego nie powiedzieć, sprawiają, że jesteśmy bliżej tego, kim żyją, kim są, jak żyją, co jest dla nich ważne i jak inaczej myślą i konstruują swój własny świat. Wydaje mi się, że w Polsce, w której jest taka tradycja poznawania czy fascynacji światem cygańskim, światem romskim, to jest jakiś kolejny bardzo ważny głos, inny, może trudniejszy do usłyszenia niż po prostu taka fascynacja czy papuszą, czy folklorem dawnych taborów cygańskich. Może to jest wyzwanie. Książka jest niezwykła, przepiękna, też wydana z niezwykłą starannością i bardzo się cieszę, że właściwie kapituła się okazała takim rodzajem wyobraźni, który tę książkę pozwolił dopuścić do tych nominacji. Ponieważ w tej książce obraz, wydaje się, jest dużo ważniejszy niż słowo, ale to wcale nie znaczy, że mówi nam mniej, czy w sposób mniej wyrazisty niż książki, o których wspominałem. Także jak co roku zachwycająca propozycja pakietu lektur obowiązkowych właściwie, niemalże. Sam jestem bardzo ciekaw, bo na szczęście nigdy nie wiem, kto wygra. Dla mnie jest to ta sama przyjemność, żeby usłyszeć i skonfrontować własne gusta, których tutaj starałem się wyjątkowo jakoś nie eksponować. Także bardzo dziękuję autorkom i autorom za możliwość przeczytania tych książek. Cieszę się, że się ukazały. Wydaje mi się, że właściwie wszystkie są bardzo ważne z bardzo różnych powodów. No i trzymam kciuki za zwycięzcę, aczkolwiek tradycyjnie powiem, że wszystkie te sześć książek wydają mi się już z
sposób istotny wyróżniony i jak tu się zastanawiał Don Szostkiewicz, co by Beata Pawlak powiedziała, bo świat jest niedobry, to powiedział, byłaby szczęśliwa, że są ludzie, którzy potrafią tego świata w taki sposób dotknąć w opisie albo w fotografii. Także nie ma wątpliwości, że to jest coś ważnego dla niej również. Dziękuję bardzo. Ja nie wierzę, albo to jest może jakaś telepatia, że Roman Kurkiewicz nie wiedział wcześniej, bo tak się złożyło, że w swoim bardzo dobrym omówieniu, pod którym ja się podpisuję ze swojej strony jako szef kapituły i także jako zwykły czytelnik, tak się złożyło, że po prostu wymienił nazwiska tegorocznych laureatów, ponieważ odstępując na chwilę od naszej tradycji, tym razem kapituła zdecydowała się, jeśli tak można powiedzieć, wspólnie przyznać dwóm autorom nagrodę tegoroczną imienia Beaty Pawlak. I ci zwycięzcy, akurat tak się złożyło, to są dwaj ostatni omówieni przez Romana autorzy. Adam Lach Mateusz Janiszewski. Proszę przedstawicieli rodziny o wręczenie nagrody. Może ja zacznę. Ja jestem podwójnie zaskoczony, bo po pierwsze nie spodziewałem się, że dostanę tę nagrodę, a po drugie miałem swojego faworyta i pomyślałem tyle. Więc naprawdę to jest strasznie miłe wydarzenie. Ja też myślę, że postaram się być skromny i uznać, że to nie jest nagroda dla mnie. Ja pamiętam nie tak dawno, kilka miesięcy temu spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z Timoru Wschodniego, z Australijczykami, rozmawialiśmy. To jest przyczyna, że taki mały naród, który żyje w całkowitej izolacji, tak daleko od centrów cywilizacji, czy właściwie może nawet błędy jest nazywanie go narodem. Ta grupa ludzka znajduje się na ustach wielu ludzi. Chociażby przywołując Noama Chomskiego, który przez bardzo długie lata walczył o prawo narodu timorskiego do samostanowienia. I doszliśmy do wniosku, że w Timorczykach jest coś takiego, co po prostu przemawia. Jest jakaś siła, której tak naprawdę nie potrafimy uchwycić. Myślę, że ta nagroda to jest nagroda właśnie dla siły tych ludzi. To jest nagroda dla Dana Malfiego, który prowadzi tę klinikę, w której pracowałem. Nagroda dla dr Aity Gonsalves, z którą pracowałem, bardzo wielu moich współpracowników. Także bardzo dziękuję w ich imieniu. Chciałem też powiedzieć, że tą nagrodę wykorzystam, żeby przekazać ją klinice. Myślę, że w jakiś sposób przyczyni się ona do poprawienia pracy tego szpitala. Dziękuję bardzo. Nie można już proszę wszystkich Państwa, ten bogat miedzie, dopiero dzisiaj wróciliśmy i ja jeszcze mam, się jeszcze lekko przeziębiłem, a więc ja mam temperaturę, a więc
mogę mówić przeróżne i dziwne słowa dzisiaj. Przede wszystkim chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować szanownemu jury za niezwykłe dla mnie wyróżnienie. Ja naprawdę jestem szczerze wzruszony, że tutaj mogę stanąć i odebrać tą nagrodę, która tak naprawdę jest zbiorem pracy wielu moich przyjaciół, jak i moich ukochanych. Ale masę ludzi tak naprawdę przez 8 miesięcy siedzieliśmy i staraliśmy się tą książkę wydać, żeby ona wyszła. No i później ta ciężka praca z promocją, bo to jest taka self-publishing. A więc może jeszcze raz, dziękuję serdecznie Narodowemu Centrum Kultury, które naprawdę w 98% spowodowało, że ta książka mogła jakby zostać wszystkim innym ukazana. Dziękuję swojej kochanej, dziękuję Agencji Napój, będzie z Ewa Meissner. No, mi się było z wami, dzięki. Myśmy się z Adamem podzielili, każdy o innym autorze będzie mówić, ja o... Ja o książce Mateusza Janiszewskiego. Przeczytałam ją 2 razy, pierwszy raz z przyjemnością, drugi raz z zachwytem. Nasz tegoroczny współlaureat to książka równie dobrze napisana, co pobudzająca intelektualnie. Lektura krystalicznie czystej, precyzyjnej pozy Janiszewskiego, w końcu autorem jest chirurg, to czysta rozkosz. Niektóre opisy, myślę na przykład o widoku pól ryżowych oporanych pierwszego dnia po przyjeździe autora, czyta się jak haiku. W kilku słowach autor nakreśla cały obraz. Książki, które dotychczas nagradzaliśmy, były dziełami pisarzy i dziennikarzy, fachowców pióra. Janiszewski, choć również pisze i tłumaczy, jest przede wszystkim lekarzem. Na Timor Wschodni pojechał zaraz po studiach medycznych. Był młodym lekarzem, choć doświadczonym podróżnikiem, a też podwodnikiem i żeglarzem. Pisze z innej perspektywy dziś dziennikarz, tylko obserwuje rzeczywistość. On jest jednocześnie i widzem, i uczestnikiem. Obserwuje świat, ale sam siebie też obserwuje. Obserwuje obserwującego świat, dokonując przy okazji refleksji na temat własnej obecności na Timorze. W naszej kapitule są pewne różnice zdań, czy dziennikarz może być bohaterem własnego reportażu. Ta reguła, nawet jeśli jej uznać, nie dotyczy Janiszewskiego. To, co robił jako chirurg na Timorze, jest istotną częścią tematu książki, którym obok opowiadania o Timorze jest opis roli, jaką odgrywa tam świat. Jak wiele innych miejsc na planecie, misje religijne, humanitarne, organizacje pozarządowe i ONZ zmieniły Timor bez powrotu. Na dobre czy na złe to już inna kwestia. Perspektywa lekarza wiele wniosła do opisu Timora. Opis wyjmowania, opis operowania rany zadanej prymitywnym pociskiem Rama Ambon więcej mówi o realiach i okrucieństwie wojny na antypodach niż tony uczonych studiów. Dla mieszkańców slumsów i ofiar wojny biały lekarz jest cudotwórcą, nosicielem obcej i lepszej magii, ale on sam zdaje sobie sprawę z granic własnych możliwości. Chciałam tutaj, ponieważ nie było Jacy Szczepkowskiej, przeczytać, żeby Państwo podzielili mój zachwyt, przeczytać szybko fragment. Pierwsze zetknięcie z chorymi już jest na promie. W czasie rejsu przeszedł, autor pisze o sobie w trzeciej osobie, przyspieszony kurs medycznego Tetun, gdy ktoś przyniósł w nocy odwodnione, zażygane niemowlę, kolejną ofiarę Nestle. Nasze odżywki są tak zdrowe, jak matczyne mleko, obiecują na całym świecie,
tylko nie na bogatej północy reklamy, w której blask bijący od białego proszku oświetla ciemną skórę karmiącej z butelki matki. Ale na plakacie nikt nie wspomina, że proszek trzeba rozdrobić przygotowaną wodą, a te należy najpierw zdobyć, podobnie jak opał, gaz i paliwo do piecyka. Wciskają mu w ręce blade, spocone dziecko. Nie wie nawet, jak je trzymać, a co dopiero wyleczyć. Dziecko wymiotuje białą pianą. Dookoła w ciemności ledwie odcina się kąt wpatrzonych w niego twarzy. Trzymał stetoskop na wierzchu i mówił o sobie doktor Bedach, bo oglądał zaropiałe rany i kiwał mądrze głową nad powykrzywianymi artretyzmem stawami, jakby był chirurgiem z wieloletnim doświadczeniem. Teraz nadszedł czas, by pokazał, jakimi gra kartami. Niezbyt dobrymi. Ma tylko garść leków i mgliste poczucie, jakich używać. Szczętki wiedzy, słuchawki, przynajmniej wie, którą stroną wkłada się je do uszu. Twarze w ciemności patrują się w niego, pełne oczekiwania, a przez to groźne. To już nie jest gra, bo ludzie wokół niego nie myślą w kategoriach gry. Skupiają się na tym, co tu i teraz, skupiają z całych sił, zawsze są bowiem o kilka, co najwyżej minut odległi od śmierci. Obiecał im, że ten czas się wydłuży, sama jego obecność to powodowała. Dziecko nie wie, że to miało wystarczyć. Jego obecność to, że śmiał się na pokładzie, grywał w warcaby i udawał kogoś, kim nie był. Nie jest to koniec tej opowieści, ale tyle na zachętę. Na Timorze, jednym z licznych przeklętych miejsc na planecie, wszystko okazuje się inne niż się wydaje. Chłopcy, którzy biegną za autorem z maczetami, nie chcą go skrzywdzić, ani też przywitać, nie interesują się nim wcale. To on miał przewidzenie. Autor nie ma klucza do tego, co widzi, ale nie udaje, że jest inaczej. Dom nad rzeką Loes to może nie tyle, nie tylko książka o Timorze, choć dowiadujemy się o nim całkiem sporo, co o bezradności tych, którzy chcą mu pomóc, ale go nie rozumieją. Zawiera mniej odpowiedzi niż pytań, z których wiele dotyczy pomocy humanitarnych i tych, którzy ją niosą. Janiszewski nie kryje wątpliwości gniewu, trudno mu się dziwić, ale nie jest cyniczny. Pozytywnym bohaterem książki, bo jest pozytywny bohater, jest Dan Murphy, szef kliniki, w której Janiszewski pracował jako wolontariusz. Dobry i mądry człowiek, który naprawia świat i przywraca mu porządek. Negatywnych nie brakuje, bo autor wróci jako zdecydowany krytyk poczynań Zachodu, przede wszystkim USA i Australii, w świecie postkolonialnym. Dostało się też ONZ, autor nie zostawia suchej nitki na jego biurokratycznej machinie. Nie są też bez winy biali, którzy od lat zamieszkują na Timorze. Niektórzy, jak Gabriele, wchodzą w rolę miejscowych monachów i stają w rzędzie obcych, którzy począwszy od Portugalczyków rządzili Maubere czarnuchami, których nie rozumieli. Ja chciałam od kapituły, od siebie autorowi pogratulować, liczyć, że ta pierwsza książka nie będzie ostatnią. Mam małą uwagę, bo ja wiem, że ten ani opis Timoru, ani to, co opinie o organizacjach humanitarnych nie pretendują do jakiejś prawdy objawionej. Natomiast kiedy pan pisze o tym, że Xanana Gusmão spotkał się z Hun Senem, premierem, wiecznym premierem Kambodży, i Hun Sen mu na podstawie swojego doświadczenia odradzał zapraszanie ONZ-u. I tutaj wszystko jest w takim tonie po prostu słusznego oburzenia na ONZ, to ja jednak bym nie cytowała Hun Sena, bo to jest wyjątkowy okrutnik, były Czerwonych Kmer i po prostu jakikolwiek by nie był ONZ, to ostatnią osobą, którą tutaj cytowała w tej sprawie, jest Hun Sen. A poza tym wszystko po prostu się czyta nadzwyczajnie. Dziękuję bardzo. Teraz już się zagęszcza czas, bo to ja siłą rzeczy nie będę już konkurował z Marysią, i zwłaszcza, że i Roman, i sam autor już właściwie powiedzieli znaczną część tego, co i mnie w tej laudacji przychodziło do głowy. Więc
płynę to tak, że po pierwsze nam się bardzo podobało to, że to jest jednak dzieło wspólne, że to jest praca zbiorowa w takiej nietuzinkowej formule właśnie. Z jednej strony bardzo, bardzo zawodowych, ale też emocjonalnych, pełnych pewnej emocji, pozytywnej emocji zdjęć, ale z drugiej strony też uzupełniająca część tekstowa po prostu. Tworzy to wspólny, integralny, no, w moim pokoleniu polonistów powiedziałoby się takie dzieło otwarte. To z jednej strony wszystko niby jest pokazane jasno, tak jak obraz, fotografia zawsze bardzo jasno mówią, jeśli są dobre. I jeszcze jest dopowiedziane w tekście, a mimo to ciągle tak jak ten właśnie chwyt otwierający się na zewnątrz niektórych stronic w albumie, ciągle jest przestrzeń na nasz aktywny udział w tej książce, w tym dziele. No to właśnie, co się rozumiało przez dzieło otwarte. Nigdy dzieło nie jest skończone. Odbiorca jest jego integralną częścią. Tutaj na tym Państwa albumie to się doskonale sprawdza. Więc mnie się to bardzo podobało, to mnie ujęło. I kapitułę też myślę, bośmy po zażartej dyskusji, nie kryję, uznali tak, jak uznali. Po drugie, no ja nie patrzę na to jak fotografik. Nie jestem fotografikiem, nie mam żadnych kompetencji, nie roszczę sobie żadnego tytułu do oceny tego typu. Natomiast jako po prostu człowiek naszej epoki, o czym Roman trafnie powiedział, że teraz ten temat romski znowu i to niestety w bardzo takim nieprzyjemnym kontekście wraca na wokandę, też i w Polsce, w całej Europie i u sąsiadów, choćby na Węgrzech, w Słowacji, wszyscy wiemy, nawet w pokłosiu tego strasznego konfliktu ukraińsko-rosyjskiego też ten wątek się pojawia. Wszystko jedno. Chodzi o to, że znowu Romowie stają się w jakimś stopniu zastępczo czy nie takim kozłem ofiarnym tych wszystkich, którzy przeżywają własne lęki, własne frustracje na tle tych wszystkich problemów tożsamościowych, idei europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Oni nic nie są temu winni, no ale nikt nie obiecywał, że świat będzie sprawiedliwy. Natomiast niektórzy mają nadzieję, że znajdą się tacy, którzy ten niesprawiedliwy świat będą opisywać w taki czy w inny sposób. I właśnie Adam Lach czy pan Janiszewski do nich należą. Opisują nam ten świat. Fotografik może inaczej patrzy na to dzieło i pewnie będzie tam szukał dziury w całym, prawda, że fotografia romska, że tak powiem, no to jest kusząca rzecz. Tam, gdzie jest pokusa w świecie profesjonalistów, to zawsze powstaje pytanie też o jakość. No bo jak jest pokusa, to jest jakość, że było kolorowo, że było egzotycznie, prawda? Wiadomo, Romowie to jest idealny obiekt, także dla grafomanów. Po prostu dla grafomanów w tym wypadku obiektywu. No ale mnie się wydaje, że tutaj wam się udało tej pokusy uniknąć. Natomiast to, co dla mnie najważniejsze, jako nie specjalisty od fotografii, to jest właśnie to tak zwane przesłanie. Właśnie w tym czasie, w którym teraz się znaleźliśmy, ja przyjeżdżam na uroczystość z Krakowa, gdzie teraz trwa taka kampania społeczna, pokazują się billboardy romskie, to znaczy są Romki, są Romowie i oni tam się przedstawiają na tych plakatach, pokazują twarze, mówią kim jestem i na końcu to się kończy właśnie dodatkowo jestem Romką albo jestem Romem. I oczywiście widzę, jakie rzeczy potrafią tam hejterzy dopisać. Kim jeszcze ci na billboardzie zaprezentowani są w ich odczuciu. Także w tym kontekście też bardzo to jest dzielna sprawa i właśnie z takim humanistycznym przesłaniem. Wszystko jedno,
czy może być inaczej, bo w świecie romskim czy cygańskim, mówiąc szerzej, wszyscy wiemy, że sprawy są skomplikowane. Są niżsi i są wyżsi, są równi i równiejsi. Ale to mi się też podoba, że w tej części także tekstowej. Tego się tam nie ukrywa w tym albumie. Więc to jest dodatkowy bonus, dodatkowa zasługa, że to jest książka bardzo taka empatyczna, ale z drugiej strony nie wpadająca ani w jedną skrajność, czyli negatywne stereotypy, ani w drugą, czyli sentymentalizację tematu romskiego. Także wielkie brawa dla pana i dla całej sieci. Teraz zapraszamy osoby nominowane i pana Tomasza Stawiszyńskiego o poprowadzenie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Tomasz Stawiszyński, między innymi w Radiu RDC pracuję i bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić tą dzisiejszą rozmowę z nominowanymi i z laureatami Nagrody imienia Waldy Pawlak. Tym bardziej się cieszę, że dwóch laureatów to moi dobrzy znajomi prywatnie, więc jestem bardzo szczęśliwy. Bieżność przypadkowa oczywiście, nie umawialiśmy się w żaden sposób. Ja przypomnę może Adam Lach, Katarzyna Dybowska, Aleksandra Gumowska, Mateusz Janiszewski, Michał Książek. Ja bym zaczął może od takiego pytania, bo reporter, reporterka to jest trochę antropolog, trochę psycholog, trochę socjolog, trochę pisarz, trochę dziennikarz i te wszystkie dziedziny, które musi objąć reporter, czy których musi być biegły, także ta rola, którą spełnia, rola kogoś, kto tłumaczy innego, to przybliża inną kulturę, inny świat, to jest coś, co już dawno przestało być niewinne. My dość dobrze w XXI wieku wiemy i znamy rozmaite grzechy, jakie wszystkie te dziedziny popełniły wobec innych kultur. One często służyły uprawomocnieniu takiej supremacji kultury europejskiej, często były narzędziem mniej lub bardziej bezpośredniej opresji. W tym sensie powiedziałem, że już nie jesteśmy niewinni, że nie możemy przystępować do kontaktu z tą inną kulturą, czy do spotkania z innym, nawet w epoce globalizacji, no właśnie z takiego wyższościowego punktu widzenia, z takiego wyższościowego szczebla. W jaki sposób ta trudność, czy ta konieczność uważania na rozmaite pułapki, w jakie może wpaść ktoś, kto właśnie przychodzi z, nazwijmy to, cywilizacji europejskiej do innej kultury, do innej cywilizacji. W jaki sposób się uchronić przed tym wszystkim, co, o czym powiedziałem? Wydaje mi się, że to jest takie doświadczenie, podczas którego cała ta nasza, ten nasz kulturowy konstrukt się po prostu rozpada. Więc uświadomiony, to jest takie obejrzenie siebie z zewnątrz często. Spojrzenie na to, co w nas jest z nas, a jakby co w nas jest z tego, jak jesteśmy wychowani, gdzie się znajdowaliśmy. I to jest, tak jak powiedziałeś, na pewno trudne doświadczenie, bardzo bolesne i takie... No, cieszę się, że je mam za sobą. Mniej lub bardziej skuteczne. Ja może powiem tak, że jadąc drugi raz na Trobriandy, bo to są te właśnie Trobriandy Papua Nowa Gwinea, ja wiedziałam, że muszę zrobić coś, czego często w reportażach nie robię, czyli wstawić tam siebie. I jakby pokazać, jak ja reaguję na tą cywilizację trobriandzką, czyli pokazać to, jak ja się tam gubię, jakie popełniam błędy, jakie faux pas, jak ludzie tam się ze mnie nabijają z jakichś tam powodów. I jakby, no właśnie, no, to jest też takie przeciwieństwo tego, co robił Malinowski, który gdzieś tam chodził ubrany w ten hełm korkowy i przynajmniej na początku w te białe, wyprasowane uniformy.
Później chodził też w, na przykład w górze od piżamy i w spodniach od piżamy, albo wymiennie tam była koszula albo jakieś spodnie, także on też się troszeczkę umiejscowił. Ale wydaje mi się, znaczy, no właśnie, no to tak... Kiedyś podchodzono tak ekspercko, wydaje mi się, do takich doświadczeń. No, ja podeszłam jako ja, czyli jako osoba prywatna z jakby całym bagażem, całym narzędziami reporterskimi. Także no, stałam się wśród tych moich bohaterów, stałam się też bohaterką, którą też oni mogli i którą oni oceniali. Powiem za nas oboje, ponieważ myśmy pracowali razem. Wydaje mi się, że to, czego my musimy uniknąć akurat w przypadku wejścia w rzeczywistość romską, to jest jednak unikanie tego, co kultura zachodnia z nami zrobiła, czyli zakładanie na siebie masek. Ponieważ to jest pierwsza blokada, którą Romowie po prostu stawiają. Jeżeli oni widzą, że my przychodzimy jako ktoś inny, to oni nam nic nie pokażą, nam nic nowego nie powiedzą. Oni będą tymi kolorowymi laleczkami tak naprawdę. I jakby przyjście do nich ze szczerością, z prawdą i mówienie wprost, po co się tu jest, czego się od nich oczekuje, to jest najważniejsza sprawa. Powiedziałeś, że reporter, dziennikarz czy człowiek, który chce wejść w jakieś środowisko, musi być trochę antropologiem, musi być trochę badaczem, trochę jednak dziennikarzem, ale myślę, że musi być też trochę przyjacielem. I myśmy wystartowali z takiego stanowiska, bycia po prostu nastawionymi przyjaźnie do nich ludźmi. Moja książka opowiada o Jakucji, o Syberii, o części Syberii nazywanej Jakucją. Ja takiego problemu raczej nie miałem, ponieważ ja tam długo mieszkałem, założyłem tam rodzinę, pracowałem tam. Więc pańskie pytanie do mnie troszeczkę nie trafia. Inna też rzecz, że zapewne państwo wiecie, że Syberia jest przede wszystkim wiejska, czy też leśna, albo tajgowa. Ja pochodzę ze wsi, jestem wieśniakiem, z prowincji, nie z zachowania, mam nadzieję. I na tej płaszczyźnie, ludzi prostych, musimy się doskonale tam rozumieć. Więc może ktoś, kto jedzie na Syberię, powinien być wieśniakiem. Ktoś, kto tam jedzie pisać, z prowincji oczywiście, nie z zachowania. Naprowadził mnie pan na drugie pytanie, które mi się teraz nasunęło, bo rzeczywiście zacząłem od takiego wysokiego C i od antropologii, od psychologii, socjologii, w ogóle od historii kultury zachodniej, ale zastanawiam się, na ile ta rola, którą przyjmujecie, opowiadając czy tłumacząc inne kultury, często, tak jak na przykład w przypadku stigmy, no bardzo bliskie, ale jednocześnie odległe i obce, i też w konflikcie z tą kulturą, w której my funkcjonujemy, mniejszym lub większym oczywiście, to wszystko, co robicie, wydając książki, pisząc, opowiadając, dzieje się w kontekście bardzo, powiedziałbym, szerokim, światowym, politycznym, związanym z pewnymi procesami opisywanymi przez analityków współczesnego świata, którzy mówią, tak jak pan Adam Szostkiewicz na samym początku, że żyjemy w czasie takich twardych tożsamości, czy utwardzania się tożsamości. Żyjemy w momencie, w którym tożsamości stają się coraz bardziej zamknięte, w którym rośnie fundamentalizm, radykalizm, w którym ten moment multikulturalny, z którego się kiedyś cieszyliśmy i na który mieliśmy nadzieję, okazuje się jakąś mrzonką. I chciałem was zapytać o tę waszą rolę właśnie w tym obszarze, czy w tym kontekście wielkiej polityki i tych bardziej globalnych procesów, które pokazują, że świat idzie dokładnie w przeciwną stronę, niż wy byście chcieli pójść w swojej pracy, w swoich tekstach, w swoich książkach. Znaczy, to jakby w kontraście do tego słowa, które padło, tego utwardzania,
No, jakby też żyjemy jednocześnie tak samo w świecie, który się upłynnia tak naprawdę, w tej rzeczywistości opisywanej przez Baumana, tych nieustannie przenikających się różnych wpływów. Może się okazać, że za chwilę już nie. Nie wiem, to bo tak jeszcze jakby też w tym kontekście tego pytania przyszło mi do głowy, że w ogóle nazwa tej dyskusji jest taka pozytywistyczna. Dialog, czy jest jeszcze możliwy? Dialog nie był możliwy, dlatego że jakby nasza kultura jest, wydaje mi się, pozornie dialogowa. Ona tak naprawdę jest kontrdialogowa, jest taką kulturą ekskluzywną. I dlatego na przykład wasza książka jest czymś w ogóle dla mnie genialnym, bo to jest właśnie taki głos włączający do dyskusji, włączający ludzi, którzy zawsze z tej dyskusji są wyrzucani. Więc to wydaje mi się, że tym narzędziem walki z tym utwardzaniem, narzędziem walki z fundamentalizmem jest otwieranie i dawanie głosu ludziom, którzy tego głosu nigdy nie mieli. To znaczy mają, ale którym nie pozwalamy się tak naprawdę wypowiedzieć. Czyli takie po prostu egalitarność tego dialogu. Ja myślę, że my dopiero się zbliżamy do możliwości dialogu. I myślę, że musi nadejść taki moment, że to pole rozmowy będzie się tylko poszerzać, bo tak naprawdę po drugiej stronie jest tylko zniszczenie i śmierć. Ja bym była jednak daleka od tego, żeby tak bardzo ostro się wypowiadać na ten temat, że jakby się radykalizuje świat, że te tożsamości się zamykają, bo gdzie się zamykają, tam się rzeczywiście zamykają. Widać to na pewno bardzo dobrze w Polsce, gdzie jakby coraz, z mojej dziennikarskiej perspektywy, jednak coraz bardziej pojawiają się takie środowiska, które nie chcą rozmawiać, tak? które no absolutnie nie chcą brać udziału w tym, co się dzieje na takim forum do tych dzienników ogólnopolskich, czy mediów ogólnopolskich. No ale na tych brandach jest wręcz odwrotnie. Znaczy tam ubolewają, że oni tracą tą swoją tożsamość. Więc jakby ja się będę trzymać tej mojej działki drobniańskiej. No i tam się te tożsamości rozmywają. Tam wódz Wysp Trobrianta ubolewa, że jego dzieci mogą już nie mówić po kirwińsku, bo w szkole na początku uczą się w języku kirwińskim, a potem jak idą już do starszych klas, to nauczanie jest tylko i wyłącznie po angielsku. I coraz więcej słów z języka angielskiego przenika do kirwińskiego. No i gdzieś ta tożsamość się no właśnie rozmywa. Czyli gdzieś się gubi. Czyli to właśnie no z naszej perspektywy rzeczywiście być może można powiedzieć, że te tożsamości się zamykają, no ale no właśnie, mamy też i inne perspektywy, gdzie te tożsamości były twarde i one no, są teraz na innym etapie, tak? To nie jest etap wcześniejszy od tego, w którym my jesteśmy teraz, tak? To jest kompletnie inny etap, więc właściwie ja bym chciała tego powiedzieć. Chyba właściwie też możemy powiedzieć to samo o naszej grupie Romów, dlatego że to, z czego one się wywodzą, czyli właśnie takie bardzo silne, bardzo rygorystyczne cygańskie reguły, one właściwie u nich przestają obowiązywać, a jeżeli nie przestają obowiązywać, to jednak upłynniają się rzeczywiście. Dlatego, że oni po prostu zaczynają korzystać ze współczesności. To jest tak, że u Romów, u Cyganów te różnice w nazewnictwie, w tym, jak oni w ogóle na siebie patrzą, one są cały czas bardzo płynne, ale teraz chyba są właściwie jeszcze bardziej widoczne. Tak? To są Romowie, którzy pochodzą z Rumunii, którzy sami określają siebie Cyganami, chociaż Cyganie z takiego naszego antropologicznego czy socjologicznego punktu widzenia to jest zupełnie inna grupa o zupełnie innym pochodzeniu. Oni właściwie nie mają pojęcia, kim oni są. To, co myśmy mogli też zaobserwować przez te kilkanaście miesięcy, to taka
właściwie według mnie bardzo piękna, korzystania z tego, co daje im współczesna Polska chociażby. Czyli telefony komórkowe, seriale, profile na Facebooku. Oni bardzo po omacku, ale jednak starają się z tego korzystać, więc ta ich tożsamość w tym momencie, tej konkretnej grupy, nie możemy mówić o całości społeczności romskiej, ale tej konkretnej grupy ta tożsamość się zupełnie zmienia. Kobiety zaczynają myśleć o antykoncepcji, bo wiedzą, że posiadanie piątki, szóstki dzieci jest zupełnie krzywdzące dla tych dzieci. Oni zwiększają swoją świadomość, to co się dzieje współcześnie w polskim społeczeństwie, że rodzice tracą kontrolę nad swoimi dziećmi, że te dzieci są coraz bardziej samodzielne we wcześniejszych latach swojego życia. To samo jest u Romów. Coraz częściej dzieci same decydują o tym, że uciekną, wezmą ślub potajemnie z kimś gdzieś, przeprowadzą się i właściwie nie ma tego takiego ojcowskiego bata już nad nimi. Więc tutaj też my staramy się narzucać właśnie, kategoryzować twardą tożsamość, tak, jestem tym i tym, z tej grupy społecznej, takiej narodowości. Oni starają się tylko szukać cały czas są w drodze. Ja przepraszam, mam pana ochotę zapytać, czy my się spotkaliśmy w lipcu w Gdyni? W Sopocie, prawda? Ja państwa przepraszam, ale nie mogłem powstrzymać ciekawości. To może nie jest najlepszy moment, więc te rozmowy skończymy potem. Ale jeżeli miałbym mówić o sobie... Bo spotkanie i dialog to jest a propos, jak wydarzy. Ja skądś pana znam i pański głos również. I to jest chyba RDC Radio, tak? Tutaj ktoś mi... Dokładnie. Dziękuję, jest mi lżej teraz. Czuję się spokojnie. Jeżeli miałbym mówić o narodach syberyjskich w kontekście tego dialogu, proszę państwa, o Jakutach czy Buriatach, to dla nich ten dialog ze światem czy z Europą możliwy jest przez język rosyjski i przez w jakiś sposób bycie tym Rosjaninem. Nie ruskim, jak mówi język rosyjski etnicznym ruskim, tylko Rosjaninie, czyli tym obywatelem federacji. I to młode pokolenie chętnie tymi Rosjanami zostaje. Młode pokolenie Jakutów, czy młode pokolenie Buriatów, oni nie pamiętają, czy też nie wiedzą o tym, jak traktowano ich elity w latach 30., kiedy to otwierały się te przepastne łagry arktyczne. No a jeżeli mieliby mówić z punktu widzenia Rosjanina, to wiemy, jak ten dialog wygląda. Ja właśnie wracam z Rosji. Wiadomo, że ten dialog między narodami to raczej nie odbywa się za bardzo na poziomie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Taką agorą, gdzie to wszystko się dzieje, są media, internet, telewizja. Ja po takim przeglądzie kilkudniowym tego, tej informacji tam przekazywanej Rosjanom, tym wszystkim też syberyjskim, stwierdzam, że według tej informacji jestem faszystą, że jesteście państwo wszyscy razem ze mną winni przewrotu na Majdanie, że on był naszego scenariusza. Widziałem reportaż ze zbombardowanej szkoły gdzieś w Doniecku, gdzie zginęło kilka niewinnych osób, z takimi uwagami, że pośród Ukraińców są też najemnicy z Polski. I Jakuci przekonują mnie o tym, że to prawda. Gdzie tutaj miejsce na tą agorę, na to spotkanie, na ten dialog? No właśnie, no to powiedziałeś, to co my myślimy, że dialog jest niemożliwy. Dialog jest niemożliwy, bo to jest uniemożliwianie dialogu, to jest narzędzie polityczne. Najzwyczajniej w świecie to jest po prostu jedna z mechanizmów. Dlatego pytałem o kontekst szerokiej polityki. Jeden z mechanizmów kontroli. Jeżeli powiemy, że z kimś się nie da rozmawiać, to nie będziemy go mogli włączyć jakby w swoją społeczność. Tak? On nie będzie z naszej grupy, właśnie kimś obcym, kimś wobec kogo możemy się stanąć w opozycji, możemy z nim walczyć, ale to... Nie wiem, ja podróżuję bardzo długo z moją dziewczyną i po prostu pierwszy ludzki odruch, jaki ja pamiętam w czasie podróży, to jest to, że ktoś chce z tobą rozmawiać. Przez bardzo wiele lat naszych podróży przydarzyły nam się po prostu jakieś
absolutnie rzadkie sytuacje, gdzie się pojawiła agresja taka na jednostkowym poziomie. A to poczucie opresji, przemocy zazwyczaj było systemowe. I to jest jakby rzecz, o której ja piszę w swojej książce, że ten, to, że nie ma dialogu, to jest to, że ktoś nie chce, żeby tego dialogu było. Po prostu. Co robić? Rozmawiać. Słuchać. To jest podstawowa rzecz. My też w kontekście takiego dialogu właśnie na poziomie społecznym możemy powiedzieć, że my z Romami nie chcemy rozmawiać, bo nie chcemy im wszystko narzucić tak naprawdę. Dla nas jest to nielogiczne, że oni nie chcą mieszkać w bloku, że oni nie chcą chodzić do pracy i zarabiać pieniędzy, że oni żyją z dnia na dzień. I nie jesteśmy w stanie właściwie ich zapytać dlaczego. A my właściwie, siedząc w tych barakach, słuchaliśmy przede wszystkim tych wyjaśnień, czyli nie, że my nie chcemy, my chcemy. Tylko wiesz, Adam, to jest tak, że my nie chodziliśmy do szkoły. Dla nas praca 8 godzin dziennie to jest coś nie do przeżycia. My się denerwujemy po pewnym czasie, oni tak mówią. Oni nie są przyzwyczajeni, my chodzimy do szkoły od dziecka, do przedszkola, staramy się siedzieć w jednej ławce. Piszemy, czytamy i to jest wszystko bardzo mechaniczne i dla nas, dla naszego społeczeństwa, dla Zachodu to jest normalne i najlepsze. Ale oni tego nie mają. Oni siedzą przed swoimi barakami, rozmawiają ze sobą, cieszą się, ale nikt im nie każe siedzieć od do. I oni po prostu nie są do tego przyzwyczajeni. A my na siłę chcemy właściwie, nie chcemy ich zapytać, gdzie oni się będą czuli najlepiej, czy oni się będą czuli właśnie na takim koczowisku, czy oni się będą czuli lepiej przerzuceni do jakiegoś bloku. Tylko staramy się powiedzieć im, nie, wiesz co, to będzie lepsze, zobaczysz, za 3 lata będzie ci lepiej, ale oni tak nie mają poczucia, że można sobie wyobrazić w ogóle taki okres. Właściwie prawdopodobnie każdy z nas będzie wiedział, co w najbliższej przyszłości będzie robił, tak? Za miesiąc, za rok mamy zaplanowane jakieś podróże, mamy zaplanowaną pracę, a oni nie są w stanie myśleć długoterminowo, więc to jest podstawowy błąd, taki uniemożliwiający ten najbardziej podstawowy dialog. Jeszcze też może podnieśmy taki temat, który jest w ogóle bardzo chyba ważny w kontekście tego spotkania i tej nagrody. Islamski fundamentalizm nie narodził się w Kairze, nie narodził się w Arabii Saudyjskiej. Bardzo wielu ludzi, którzy dokonują tych zamachów, to są ludzie z Londynu, tak? To są... Ja miałem taką rozmowę z moim przyjacielem, który jak wielu polskich lekarzy wyjechał do pracy w Anglii. On właśnie rozmawiał, że w latach 60. do Wielkiej Brytanii sprowadzono bardzo wielu pracowników z zagranicy do sprzątania ulic. Ludzie tam przyjechali, sprzątali te ulice, odkładali każdy grosz na to, żeby ich dzieci mogły skorzystać z tego systemu, pójść do szkoły, skończyć wyższe studia. I tak się stało, a społeczeństwo w jakiś sposób oczekuje, że potomkowie tych ludzi nadal będą sprzątać ulice. Więc to jest trochę tak, że tak jak mówisz, nie? Że to jest właśnie ten rozdziew pomiędzy tym, co oni, co my od nich oczekujemy, a co oni mogą dać i co chcą dać. Bo to jakby też ten, ja myślę, że wkład Romów mógłby być jakiś nieprzewidywalny, tak? Niesamowity być może. Więc to, jak już mówiłem wcześniej, to jest, trzeba dawać ludziom głos i tyle. To ostatnie pytanie, a później oddam głos Państwu. Przypomniał mi się taki fragment, jak się przygotowywałem do tej rozmowy z Wami, fragment rozmów z Trumanem Capote, który jest trochę ojcem tej całej, tego gatunku literackiego, który uprawiacie, bo jego książka Z zimną krwią jako przeciera szlaki w takim reportażu, który jest reportażem uczestniczącym, w którym spotkanie z bohaterem jest właściwie taką rezygnacją z własnej tożsamości. To jest to, o czym mówił Mateusz, że trzeba gdzieś wyrzec się siebie w jakimś sensie, rozpuścić swoją tożsamość, nawet kiedy ma się tendencję do jej utwardzania. Capote mówi w pewnym momencie, że takie dwie szkoły
wyróżnia w sposobie podejścia do tej pracy i robi analogię pomiędzy aktorstwem. Coś się stało? Proszę się nie kłócić, tylko rozmawiać ze sobą spokojnie, a najlepiej już po naszej dyskusji. Więc Capote robi taką analogię do aktorstwa i jest takich dwóch archetypowych aktorów i oni wcielają te dwa rodzaje pisarstwa, czy dwa rodzaje uprawiania sztuki, a reportaż jest przecież także sztuką, to Robert De Niro i Jack Nicholson. Mówi Capote, kiedy chodzę do kina na filmy z Jackiem Nicholsonem, to widzę tego samego faceta, który genialnie odgrywa różne role, a kiedy idę do kina na film z Robertem De Niro, to widzę to nazwisko Robert De Niro w napisach, ale za każdym razem jest jakiś inny człowiek. No i mówi, to są dokładnie takie dwie metody na pracę autora, pisarza, reportera, reporterki. Albo być sobą, cały czas trzymać się własnej perspektywy i z tej własnej perspektywy coś opisywać, czegoś dotykać, coś nazywać, albo próbować stać się tym kimś, kogo się próbuje opisać. Rozpuścić siebie, spotkać się w takiej relacji właściwie alchemicznej, kiedy ulega się wewnętrznej, głębokiej zmianie i ten, z kim się wchodzi w tą interakcję, także ulega zmianie. Jak wy patrzycie na... Jesteście bardziej Jackiem Nicholsonem czy Robertem De Niro w ten sposób? Raz, dwa, trzy. Proszę Państwa, no, dziękuję za pytanie. Ja nie jestem reporterem takim klasycznym, więc znowu się jakoś tak wymsknę pańskiemu pytaniu, ponieważ nie planowałem tej książki. Ona została cały czas, od wielu lat coś tam sobie notuję, jak wielu moich znajomych. Uczyłem się tam języka, prowadziłem jakiś taki dziennik, można powiedzieć. Połączyłem to, bo ktoś mi podpowiedział, ktoś z redakcji Polityki zresztą. I w ten sposób to powstało. Podobnie teraz dalej, raczej później po tym Jakucku, kiedy coś piszę, wie pan, to jest tak, że jadę gdzieś w jakimś celu załatwiać coś, przepraszam, nadrzędnego, aniżeli pisanie, coś ważniejszego. To pisanie gdzieś tam jest jak gdyby mimochodem. Więc ja tutaj jestem chyba... A może to daje mi jakąś tam szczególną pozycję, kogoś, kogo nikt się tam na miejscu nie spodziewa, być może rzeczywiście. Więc w tym pańskim przykładzie byłbym raczej Robertem De Niro. Chociaż nie, może być De Niro. Kawałek mojej książki jest o tym. Ja jadę tam, jadę do takiej kultury i widzę, że potencjalnie to, co robię, jest niszczące dla tej kultury. I to jest też taka odpowiedź na to pytanie, czego my tam szukamy. No i ja sobie udzieliłem odpowiedzi na te pytania. Ja jestem lekarzem i ten mój gest jest taki, że leczę tam ludzi. I za to biorę odpowiedzialność. A jednocześnie jest też we mnie ten olbrzymi smutek, że to leczenie ludzi też jest, mimo że jest jakimś takim kreatywnym aktem, to też jakby w szerszym aspekcie. Ja zwłaszcza jako chirurg wiozę za sobą całą naszą cywilizację, całą naszą technologię, która się tam pojawi i cały ten świat zawłaszczy. Przepraszam, ale skoro zjawia się tam pan oficjalnie w jakimś innym celu, aniżeli popisywanie świata, tak? To dodaje jakąś taką szczególną pozycję, z której ścicha pęk można kogoś opisać, tak? Medycyna w ogóle daje szczególną pozycję. Strasznie trudno jest się z tej pozycji wywinąć. To jest taki bardzo... Jakby oczywiście ma swoje jasne strony, ale też jest bardzo opresywne. Przepraszam, ale ci opisani nie widzą reportera, tylko widzą lekarza. Tak. Tak, to chciałem wiedzieć. Więc jest pan De Niro, czy...? Nie, to czekaj, Nikolson. Także Danilo i Nikolson. Ja jestem reporterką. Ja za każdym razem, znaczy jak gdzieś jadę, no przedstawiam się jako reporterka. Jadę po to, żeby wysłuchać ludzi, żeby zobaczyć, jak żyją. Pytam, no tak jak no, na Trobriandach, no bez ich zgody niczego bym nie zrobiła. Znaczy mogłabym pojechać i właściwie robić sobie po kryjomu notatki i przyjechać pewnie też z książką.
ale no, przedstawiłam się, zapytałam, czy mnie do siebie przyjmą i czy będę mogła tą książkę pisać, więc jakby te notatki robiłam otwarcie przy ludziach. I jeszcze właściwie czasami mnie popędzali, słuchaj, czy zanotowałaś to, co tam wódz powiedział, bo to bardzo ważne jest. Więc notowałam, tak? I no, absolutnie nie miałam, właściwie no, nie myślałam nawet o tym, żeby stać się propriantką. Chociaż, znaczy, to nie ma znaczenia, że jestem biała, że jestem z Europy, ponieważ przyjeżdżają tam ludzie z zupełnie innych kultur, którzy próbują stać się tymi trobriantczykami, chodzić na posaka, uprawiać te jamy, próbują zapomnieć o tej swojej cywilizacji, o tej naszej cywilizacji i gdzieś tam się spróbować zakorzenić. No właśnie zakorzenić, tak? Czyli tak jakby brakowało im tych korzeni tutaj u nas. No mi się zdaje, że ja mam tutaj dosyć silne te korzenie i cały ten europejski, polski przede wszystkim bagaż. Więc no, dla mnie to by było no, udawanie kogoś innego, więc ja się w to nie chciałam w to wchodzić, ale z drugiej strony no, bez wątpienia próbowałam jednak zachowywać się zgodnie z tymi zasadami, jakie panują w tej kulturze, w której się pojawiłam. Czasem nieświadomie je łamałam, ponieważ nie wiedziałam, że je łamię. Ale jednak, no właśnie, no podchodzić po prostu z szacunkiem. Jeżeli chodzi o fotografię, ja o sposób przebywania z osobami, które są wykluczone, no to ja osobiście lubię się kompletnie wyczyścić, jakby czyść, jak to powiedzieć, ja kompletnie nieprzygotowany. Czyli są jakby takie w samej fotografii, ja, są jakby je metody, tak? Ta pierwsza metoda polega jakby na tym, że czytam bardzo dużo książek, przygotowujemy się. Ja jednak lubię być zasekakiwany, jakby nie wyprzedzać się myślami swoich bohaterów przede wszystkim. Ale jak już gdzieś tam jakby z nimi przebywam, ja też z bratem, bo też trzeba zwrócić na to uwagę, żeby jakby z aparatem fotograficznym, żeby w takim środowisku stać się trochę niewidzialnym, no to trzeba się sporo napracować w zasadzie. I jakby ja tutaj siebie jakby nigdy nie zmieniam. Ja tutaj myślę, setąbam twardo w monologach, ponieważ oczywiście sytuacje były tam przeróżne i różne, tak? Staram się nie dostosowywać tak naprawdę do swoich bohaterów na tej zasadzie. Oczywiście no, nie polega to na tym, że wychodzę z brudnymi butami im do baraku. No jakby wychodzę z takiego strasznego i sytuacyjnego założenia, że suma summarum to ja biorę najważniejszą odpowiedzialność za swoich bohaterów. Co w dzisiejszych czasach jakby duża ilość i fotografów, przepraszam, ale nie mam pojęcia, jakieś środowisku dziennikarskim i reporterskim trochę o tym zapomina, że tak naprawdę my jako autorzy bierzemy w 100% całą odpowiedzialność i musimy być wobec nich i w związku z tym musimy być z nimi szczerzy, tak naprawdę. I to też trochę na tym polega. Ja nie lubię udawać przede wszystkim, a więc nie przyjmuję żadnej roli.
chciałbym być Iżakiem Nicholsonem i Robertem kierowała mniejsze nogi, a drugim przed jedną twarzą. Usytuujcie coś. Może ktoś z Państwa ma pytanie? Proszę bardzo. Romowie są zazwyczaj grupą zamkniętą w sobie i nieufną wobec innych. Takim klasycznym przykładem jest papusza, która jak się zaprzyjaźniła z panem Ficowskim, to została dosłownie wyklęta, nawet grożono jej życiem. W związku z tym mam pytanie, czy państwo, jak fotografowaliście, opisywaliście życie tej społeczności, to czy powiedzieliście wprost, że to zostaje opublikowane? Rozumiem. I drugie pytanie, czy były tematy, których społeczności romskiej nie wolno poruszać? Czy oni wam to powiedzieli, czy wyczuliście, jakie ewentualne to są tematy tabu? Pierwsze pytanie, tak, oczywiście, oni wiedzieli, że fotografujemy ich i opisujemy ich rzeczywistość po to, żeby o nich opowiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy są tam tematy tabu, my pewnych granic żeśmy nie przekraczali. Nie zostawaliśmy na przykład z nimi na noc, tak, żeby być w sytuacjach, znaczy Adam parę razy był z nimi na koczowisku w nocy, natomiast nie zostawaliśmy w sytuacjach, kiedy dochodziło na przykład do zbliżeń między kobietą i mężczyzną. Ponieważ w ogóle tak, uważamy, że to jest po prostu niepotrzebne, ale też w tej kulturze dotyk między kobietą i mężczyzną, między dorosłymi ludźmi jest bardzo rzadki. I dostrzeżenie takich momentów to są rzeczywiście miesiące zaufania, miesiące obserwacji. Było kilka sytuacji, w których zdecydowaliśmy się, żeby pewnych rzeczy nie pokazać, ale to na fotografii, ze względu na to, że mogłoby to zaszkodzić tej społeczności. Nie są to rzeczy związane z żadnymi przestępstwami, nic z tych rzeczy, natomiast... Tak, osobie ze społeczności, żeby to było dobrze zrozumiane. Osobie z tej konkretnej społeczności, pewne zachowanie, które zostało uwieczne na fotografii, mogłoby zaszkodzić w kontekście właśnie tamtej społeczności, tak? Więc to są rzeczy, których unikaliśmy, natomiast... tak naprawdę w tych historiach przede wszystkim kryją się opowieści bardzo intymne. I można właściwie taki zarzut postawić, że to odkrywają bardzo dużo, może nawet więcej niż w przypadku papuszy, która właściwie pokazywała tę istotę kultury, czy istotę takiej wrażliwości cygańskiej, tak piękna tej kultury. Ale mamy bardzo twarde, bardzo realistyczne, czasami wręcz drastyczne historie. I pada czasami takie pytanie, czy one powinny tam się znaleźć. Ale dobór fotografii, dobór tekstów został w taki sposób skompletowany, żeby tej społeczności powiedzieć w sposób kompletny. Czyli ani niczego nie ukrywać, ani nie powiedzieć za dużo. I takie było nasze przesłanie. Też trochę myślę, że w roku 2012-2013 już są dłuższe, znaczy myślę, że następują ciutkę inne realia niż w latach 60. i tam, znaczy z tej epoki 50. jak mi się już tam myli z wszystko było, że ci Romowie to są jednak, że to jest taka klasycznie współczesna, znaczy 60-osobowa rodzina taka naprawdę, która ze ciutkę innymi problemami tymi tak naprawdę się spotyka. I my też gdzieś tam na jakichś spotkaniach bardzo często zwracamy uwagę, żeby nie porównywać tych takich klasycznych taborów romskich z lat czy tam 50. czy 30. do tego koszowiska, na którym my się tam znaleźliśmy, chociaż oczywiście znajdziemy jakieś wspólne elementy. Kto
ktoś z Państwa jeszcze? Chciałam zapytać Pana książka, czy spotkał wielu Polaków na Syberii? Dziękuję za pytanie. Muszę pomyśleć, bo ja... Tak, mówi Pani na Syberii, ja teraz zbieram te wszystkie miejsca odległe, bo to rzeczywiście kraina szeroka. I tak, pisząc Jakuck i też podróżując koleją transsyberyjską, spotykałem często, tak jak też wielu innych reporterów o tym donosi, spotykałem często ludzi podających się za Polaków, czy też wnuków, prawnuków. No ich polskie nazwiska czasem świadczyły o tym, że to prawda. Czasami nie mogłem tego sprawdzić. Ale mogę odpowiedzieć, że często tam przedstawiając, kiedy przedstawiam siebie jako ktoś z Polski, Polak, to słyszę tę odpowiedź, że a mój dziadek, a mój pradziadek, tak. Ale możliwość sprawdzenia tego no jest mała, bardzo skromna. Chciałam wrócić na chwilę do albumu i do tego, o czym mówił mój sąsiad. To znaczy, chciałam zapytać, jak Państwa bohaterowie przyjęli album, bo na pewno go Państwo swoim bohaterom pokazali, co oni mówili, i jeszcze chciałam jakby zapytać o to, pytanie być może jeszcze dzisiaj nie jest pytaniem zasadnym, ale dzieło skończone oderwa się od autorów, zaczyna żyć swoim życiem i czasem tak się o tym zdarza, że mimo najlepszych intencji, naszych najlepszych chęci, okazuje się, że komuś robimy krzywdę. Najczęściej chciałam Państwu życzyć, żeby nic takiego się nie stało, ale czasem po prostu, ponieważ pochodzimy z obcych kultur, zajmujemy się czymś, czego do końca nie znamy i czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Więc czasem niestety kogoś można skrzywdzić i chciałam Państwu życzyć tego, żeby się nigdy Państwu coś takiego nie zdarzyło, bo żadne dzieło chyba nie jest warte tego, żeby kogoś skrzywdzić. Jeśli chodzi o reakcję na książkę, Romowie zobaczyli album bardzo późno, to była ona zaskakująco wyrozumiała, dlatego że Romowie oglądają swoje fotografie, jak każdy człowiek swoje prywatne zdjęcia, czyli oni nie podchodzą do książki jako idei, jako całości, jako do historii, czegoś pięknego, co można przenieść i opowiedzieć na całym świecie, bo ta książka teraz podróżuje właściwie po wszystkich kontynentach. I z niesamowitym zrozumieniem dostaliśmy takie sygnały, że a to nie szkodzi, że mnie w tym albumie nie ma, bo oni tak właściwie na to patrzą, tak? Czyli szukają siebie, szukają tego, w jaki sposób wyglądają, czy są ładnie ubrani, czy byli wtedy uczesani. Jeśli chodzi o opowieści, które są tam zawarte, to my zbieraliśmy te opowieści bardzo precyzyjnie i oni mieli świadomość, że one się tam znajdą, więc nie mieliśmy okazji z nimi jeszcze rozmawiać o tym, o tych tekstach, poza tym właściwie tam tylko 3 czy 4 osoby są w stanie w ogóle coś z tej książki zrozumieć, jeżeli chodzi o słowo pisane, ponieważ oni po prostu nie mówią i na pewno nie czytają. Ale ta reakcja była bardzo pozytywna. Oni podchodzili do tej książki z niezwykłą taką wrażliwością. Oni jednak, właściwie Romowie mają takie bardzo luźne podejście do przedmiotów, do wszystkich przedmiotów, do dóbr materialnych, czyli rzucają, trzymają w miejscach, w których tacy ludzie jak my, którzy bardzo pieszczą swoje dobra materialne, stawialiby w specjalnych miejscach, to leży na podłodze. Więc oni nie mają takiego podejścia, że coś jest bardzo ważne, coś jest mniej ważne. A do tej książki jednak podchodzili ostrożnie i było dużo w tym radości i uśmiechu. Małe pytanie do Pana książka. Właściwie dwa krótkie pytania. Po pierwsze, czy nie kusiło Pana, żeby razem z publikacją tej książki opublikować zdjęcia? W internecie łatwo jest znaleźć Pańskie zdjęcia, czy to z Syberii, czy z samego Jakucka, czy z Jakucji. Wiem też z omówienia jakichś spotkań promocyjnych, że czasem towarzyszyła temu wystawa Pańskich zdjęć. Byłby Pan teraz autorem dzieła tak dwutworzywowego, jak
laureaci, prawda, tego, tej edycji. Ale laureatem i tak bym chyba nie był. ale moje pytanie, znaczy jest trochę serio, bo te zdjęcia się podobają, te, które można właśnie znaleźć w internecie chociażby. To są bardzo ciekawe, jak mi się wydaje, zdjęcia i profesjonalne. Drugie pytanie, powiedział pan, że ta książka nie była planowana, że ona powstała, bo pana trochę namówiono. Czy to się zmieniło po sukcesie tej pierwszej książki? Czy następne książki są czy będą już planowane? Dziękuję. To ja panu dziękuję, bo pan chyba czytał, tak? Uprzejmie dziękuję, że pan poświęcił część swojego życia mojej książce. Ja nie myślałem o tych zdjęciach. Lubię robić zdjęcia, ale mam aparat taki już dość stary, jeden obiektyw plastikowy. Te wszystkie zdjęcia, które pan oglądał, są zrobione jednym obiektywem. Nie myślałem o tym. Ja w czasie, kiedy tę książkę przygotowywaliśmy z wydawnictwem Czarne, któremu kłaniam się stąd bardzo, bardzo nisko, a które tutaj reprezentuje pani Zosia. Pani Zosia nam się pokaże, przepraszam. Dobry wieczór. Więc pracując z wydawnictwem, ja wtedy miałem bardzo też dużo innych obowiązków. Jestem ojcem, dwójki dzieci. Nie myślałem o tych zdjęciach jakoś. Rzeczywiście może to było źle. Wie pan, może stąd te nieco przedługie opisy takie naturalistyczne w tej książce. Może to one miały zastąpić te fotografie. Ale pańska uwaga jest już którąś z kolei, którą ja powinienem sobie tutaj gdzieś zakonotować, zapisać, zapamiętać. A drugiego pytania zapomniałem. Czy planuje teraz pan pisanie? A, tak. Po pierwszej książki pan nie planował. Tak, ale tak jak tutaj właśnie rozmawialiśmy o tym Nicholsonie i De Niro, to też niby pisanie, ale już od lat kilkunastu planowałem przejść się drogą 816 wzdłuż granicy z Ukrainą i Białorusią. Ja będąc studentem SGW Wydziału Leśnego, brałem kiedyś udział w takich badaniach naukowych ornitologicznych ptaków w lasach w tamtej części Polski. I myśmy w tych lasach strzeleckich niedaleko Chełma siedzieli i tam wiedziałem, że na wschód stąd 3-4 km jest ta granica z Ukrainą i tam taka droga biegnie. Na mapie było ją widać, 816, i nie było tam nigdy czasu pójść. To było kilka wyjazdów i to kilkanaście lat temu tak postanowiłem i teraz w minionym roku zrealizowałem to marzenie stare. No i napisałem też coś, kiedy tam byłem. Powstała książka. Szanowne wydawnictwo Czarne było uprzejme się nią zainteresować. I widzi pan, szczerze mówiąc, nie poszedłem tam, żeby pisać książkę. Dzień dobry. Szukamy dla myślę sobie, nie ma pani. Katarzyna Dybowska, Aleksandra Dybowska, Mateusz Dziękuję bardzo.